Jeszcze było ciemno, gdy powstaliśmy i wbiliśmy się w nasze mokre płaszcze, śmierdziały błotem i zastarzałym potem. Stary stał na dworze w lepkiej porannej mgle, czekając na nas. Brzegi furażerki opuścił na uszy, a fajka ze srebrnym wieczkiem zwisała mu bezwładnie z kącika ust. Był to jeden z tych okropnych poranków, w których w Rosji jest taka obfitość. Poranek gotowy wyssać z człowieka duszę i szpik kostny. Jęcząc i gderając na siebie nawzajem zebraliśmy wyposażenie do kupy. Okazało się, że zgromadziliśmy fantastyczną kolekcję sprzętu: lekkie i ciężkie karabiny maszynowe, nieporęczne podstawy pod KM, -y, pistolety maszynowe, noże bojowe, składane łopatki, taśmy nabojowe skrzyżowane na piersiach, granaty wypełniające kieszenie i powpychane za cholewki naszych butów. A jeszcze do tego nożyce do cięcia drutów, miny magnetyczne, baterie i telefony polowe, lampy okopowe, mapniki i kompasy. Boże, co za kupa gówna, dyszał Porta walcząc z torbą maski gazowej. Zostańcie tutaj, aż przyprowadzę limuzynę. Wszystko w porządku, odpowiedział stary. Kierowcy do pojazdów, ale szybko mówię, załatwmy tę wszawą wojnę, abyśmy mogli wracać do domów. Miejmy nadzieję, że brzydcy chłopcy sąsiadów nie wyciągnęli spod nas wózków podczas nocy, zachichotał porta i pogwizdując odszedł z resztą kierowców drużyny idących w ślad za nim. Jeśli ktoś chce mojej opinii, oświadczył z ważną miną mały, mi się widzi, że powinniśmy postawić warte przy onych wagonach, gdy uderzamy w kimono, bo jak nie, to ubezpieczenie nam nie wypłaci. Sami decydujecie Ferajna, ja się wybieram na dół dostać te cholerne świnie. Zostajesz tutaj. Wybuch z wściekłością stary, ale mały go nie słyszał. Już znikł nam z oczu z granatem w jednej ręce i PM w drugiej. Po pewnym czasie dni i noce stapiają się w jedną szarą plamę. Nie potrafimy spamiętać różnicy pomiędzy jednym miastem, które szturmowaliśmy, i innym, a długi czas minął od chwili, gdy przestaliśmy liczyć martwych. Jest ich zbyt wielu, by budzić jakiekolwiek zainteresowanie. Daleko na polach leżą ścierwa łaciatych krów, rozdęte jak balony, z nogami wyciągniętymi sztywno do góry. Porta prawie płakał na to obłąkane marnotrawstwo dobrego jedzenia, i rozpoczął wykład na temat właściwego przygotowywania osso buko z ryżem i pikantnym sosem. Dwudziesty siódmy pancerny regiment został wycofany z ataku. Większość jego kompanii skurczyła się do niepełnych drużyn. W naszej kompanii pozostały tylko trzy pojazdy. Reszta zmieniła się w złom. Gdy opuściliśmy ziemię naszej ojczyzny, powiedziano nam, że idziemy bronić świętych praw. Marcus Flavius Był wczesny ranek. On biegł jak szalony przez dolinę, był ostatnim człowiekiem ze swej drużyny. Większość jego kolegów padła już przeprawiając się przez strumień, gdy otworzył ogień rosyjski CKM strzegący brzegów. Zanim woda pluskała ciemną czerwienią, dotarł na szczyt pagórka i poczuł palący ból w boku. Był szeroko rozdarty, wszystko wokół zmieniło się w czerni. Późnym popołudniem odzyskał przytomność. Powietrze dookoła drgało od upału, paliło go jeszcze wysoko stojące słońce. Spróbował odwrócić od niego głowę. Płaszcz żołnierski miał rozdarty, guziki odpadły. Jego prawy bok zmienił się w krwawą masę, posiekane ciało, potrzaskane kości, strzępy munduru. — Wody! jęknął. — Wody! Powtórzył, ale nikt go nie słyszał. Pole bitwy stało w ciszy. Niedaleko niego leżeli dwaj Rosjanie. Jeden z nich umarł wiele godzin temu. Jego twarz była krwawą maską. Drugi od czasu do czasu trochę się poruszał i z jego rozbitych ust wydobywał się chrapliwy dźwięk. Brzuch miał szeroko rozcięty. Chmara much pełzała pracowicie po wystających wnętrznościach. Wody! wybełkotał ponownie. Chcę pić! Cała długa dolina była gmatwaniną pustych łusek nabojowych. Niżej na brzegu strumienia stał wypalony czołg T-34. Nieco dalej leżała odstrzelona wieżyczka niemieckiego PZKPFW-4. Bujną zieloną trawę rozpłaszczyły podeszwy niezliczonych ciężkich butów. Gąsienice czołgów porały miękką ziemię. Nagle chmura much wzbiła się w powietrze. Niektóre z nich wylądowały mu na twarzy, pełzając między rozchylonymi wargami i włażąc mu do nosa. Próbował unieść rękę, a potem potrząsnąć głową, ale rozkazy wysyłane przez mózg miały za skutek tylko lekkie drgnięcie ciała. Wody pomyślał. Myślał o wodzie aż do chwili śmierci. W dwa dni później jego matka, wdowa wojenna z pierwszej wojny światowej, dostała obowiązkową pocztówkę. W imieniu firera Adolfa Hitlera z żalem zawiadamiamy, że pani syn, porucznik Georg Friedrich, dowódca plutonu piechoty, padł walcząc dzielnie w służbie obowiązku wobec firera, narodu i ojczyzny. Führer dziękuję pani. Heil Hitler. Rozdział drugi. Pusty podporucznik. Miasto, które nam wybrano na dojście do siebie, wyglądało czysto i porządnie. Wojna przeszła przez nie szybko, pozostawiając jako pamiątkę tego przejścia tylko kilka uszkodzonych domów. Gazownia została oczywiście wysadzona w powietrze podczas odwrotu, ale to nas nie interesowało. A komu w ogóle potrzebny jest gaz? Nie nam. Hotel Swoboda szumiał od aktywności. Kierowniczka Tania stała za barem, ubrana w staromodną fiołkową suknię wieczorową w asyście trzech przystojnych kelnerek w krótkich spodniczkach, gotowych witać niemieckich wyzwolicieli. Tania operowała bardzo interesującym, dosadnym językiem, którego nauczyła się od mongolskich oddziałów, stacjonujących tutaj przed naszym przybyciem. Porta i mały natychmiast zaczęli uczyć ją ekwiwalentów tych słów w niemieckim. W dwa dni później witała każdego wchodzącego do baru uprzejmym — Pocałujesz mnie w dupę? Mały trzymał dłoń pod fiołkową suknią wieczorową. Próbował ją przekonać, by mu powiedziała, gdzie komisarze wyjeżdżając pochowali swą wódkę i kawior. — Pierdolić! — kusił ją lubieżnie szeptem, od którego dźwięczały krokwie, a wypchany niedźwiedź koło kominka mrużył czerwone jak krew ślepia. Z dumną postawą Carycy przez drzwi weszła wiera Konstantinowna. Nawet wewnątrz, pomimo panującego tu gorąca, miała na sobie kosztowne futro z lisów. Mówiło się, że jest kobietą wysoko postawioną, zamężną z wysokiej rangi komisarzem, który uciekł wraz z armią czerwoną. Inni zwracali się do niej drwiąco, Wasza wysokość, ale nie potrafili ukryć faktu, że budziła w nich niemały lęk. — Może w kudełki? — zaproponował Porta, robiąc palcami międzynarodowy znak kopulacji. — Mały spacerek, żeby sobie poświntuszyć. majesz? W drodze na górę Porta już oburącz robił poszukiwania pod spódnicą Wiery. — Ja tylko umyję ma petit sur — mruczała Wiera, składająca usta do pocałunku. — Mój mąż kazał tu zainstalować bidet, zanim wyjechał. Wiesz, co to bidet? — Koryto do mycia psiej budy dla pięknego miłego wieprzka, zaśmiał się porta. We Francji są wszędzie, ale tam także więcej sierżną. Gdy wiera była w łazience, porta zdjął ubranie. Z brzękiem cisnął swój ciężki rosyjski pistolet na toaletkę, ale jak zawsze pozostał w butach i żółtym cylindrze. Na dole w barze dał się słyszeć niski, basowy głos Barcelony. My, urodzeni w dalekiej ojczyźnie, w sercach nie czujemy nic, prócz nienawiści. Ale przecież nie rzuciliśmy ojczyzny, dziś jest ona tu, pod Madrytem. Wróciwszy do pokoju, Wiera nie miała na sobie nic, prócz pończoch i pantofli. Jej rudoblond włosy zwisały luźno na ramiona. Co za delikates! — zawołał z podziwem porta, smokając językiem. Jedź ze mną do Berlina, zarobisz tam fortunę w Cigoiner Keller. Płacą tam dwieście za numerek i trzysta za całą jazdę. Wiera podeszła do niego powoli, z ustami rozchylonymi w zmysłowym uśmiechu. O Jezu, Jezu, mamrotało chryple porta przewracając małymi oczkami. Twój widok wystarczy, aby nawet martwemu stanął. Słodki jesteś, szepnęła uwodzicielsko kobieta, ale czemu nosisz buty? Pomaga, gdy trzeba szybko uciekać, zaśmiał się mężczyzna. Pomyśl tylko, co by było, gdyby twój mąż, który wyruszył w podróż, wetknął tu swą komisarską głowę z pepeszą w dłoni. W butach szybciej znalazłbym się na jezdni. Zaczęła go całować. Małe, lekkie jak piórko, pocałunki łaskotały mu twarz, padła do tyłu na łóżko, pociągając go ze sobą. Podoba ci się, moja ulubiona, kamienny konar? spytał po chwili „Przybyłaś z Berlina i potrafi robić zupełnie wszystko. Miły jesteś, człowieku, szepnęła zachęcająco Wiera, przeczesując palcami sztywne kudły na jego karku. Gdy w kilka godzin później porta szedł do baru, witały go okrzyki podziwu. Ile cię to kosztowało? pytał zainteresowany wachtmeister artylerii. Zastanawiał się, czy dwadzieścia pięć marek, które zaoszczędził, wystarczą. Ona robiła to z miłości, przechwalał się porta, ale ty możesz liczyć na wsunięcie jej przynajmniej tysiaka za tę przyjemność. No to pieprzyć ją, nie jest w moim typie, warknął rozczarowany Wachtmeister. Odszedłby przygadać sobie jedną z kelnerek w kusej spódniczce. Zmiana warty, wrzasnął mały, kołysząc się pijacko na nogach, albo odstrzelę waszej bandzie cholerne kutasy. Wydawało się, jakby pistolet maszynowy nie przestawał gadać. Ogromne lustro zdobione starym carskim orłem, rozpadło się na kawałeczki. Z zabaru pospadały butelki. Rykoszety zostawiły na podłodze odłupane ślady, gdy magazynek został wreszcie opróżniony, mały stał przez chwilę, kołysząc się niepewnie na rozstawionych nogach. Jesteście martwi? Zapytał, pusty pokój barowy, zmieniając magazynek. Może teraz już wiecie, jak to jest, gdy ktoś najechał ten cholerny kraj. Kolejną długą serią wybił wszystkie okna, zabił krowę na wiszącym na ścianie krajobrazie i zrobił przetak z drewnianej ściany oddzielającej bar od kuchni. Wreszcie padał na podłogę, miłośnie ściskając w ramionach pistolet maszynowy. Kwatermistrz w jednym tylko bucie na nodze pospiesznie wyniósł się przez drzwi. Myślał, że wrócili Rosjanie. Tania pomogła małemu podnieść się na nogi, objęła go i oświadczyła z fałszywą przyjaźnią, że zawsze kochała Niemców. Wojna światowa to nie same niegodziwości, powiedział porta do Wiery, poprawiając jej podwiązkę. Czy ten twój komisarski gościu wie, że częstujesz jego prywatnym plackiem niemieckich wyzwolicieli, gdy on jest daleko? możecie wysłać na kołymę za antyrosyjskie zachowanie, jeśli to odkryje, ale może lubisz pracę tam w dole, w państwowych kopalniach. Mamy gości! wrzasnął wesoło Gregor, gdy pościgowy samochód, ślizgając się po błocie na placu, zatrzymał się z piskiem opon. Wyskoczyło z niego pospiesznie pięciu żołnierzy żandarmerii polowej. Ostrożnie, jak baletowi tancerze, wybrali drogę przez stopniejący śnieg, by nie zabrudzić swych błyszczących jak lustro butów. Ich połyskujące hełmy rzucały błyski światła na wszystkie strony. Przecinając plac, wyciągnęli pistolety Walter z nowiutkich, żółtych kabur. Ciężko i z pewnością siebie tupali po deskach podłogi, wypinając piersi, by wszystkim pokazywać swe wypolerowane odznaki łowców głów. Byli to wielcy, dobrze odżywieni mężczyźni, radujący z wywoływanego przez siebie strachu dowódca straży, saksończyk z brutalną twarzą i przepitym głosem piwosza, noszący nadawany starym nazistowskim bojownikom order krwi nad prawą kieszenią na piersiach, chodził w kółko i rzucał na nas spojrzenia zapowiadające sąd polowy. Nie znacie mnie, wy świńscy synowie ryczał z miną pełną samozadowolenia, plując na podłogę, ale niech Bóg wam dopomoże, gdy poznacie! Wyciągnął długą pałkę policyjną ze specjalnej kieszeni w nogawce spodni, zgiął ją oburącz jak rapier i groźnie machnął nią w powietrzu. Zobaczmy tego skórwy syna, który strzelał tutaj bez rozkazu! Ja jestem facetem, którego pan szuka, Herr Wachtmeister. Uśmiechnął się mały, nie wypuszczając z ust grubego cygara. Odpowiadając wcisnął mocno lufę ciężkiego pistoletu Tokariewa pod tłusty podbródek żandarma. Posłuchaj, ty śmierdząca na miastko istoty ludzkiej. Spierdalaj i zabieraj ze sobą twój spęd cholernych gliniarzy, bo za minutę zaczynam znowu strzelać. Ty chyba całkiem zwariowałeś, bełkotał wachtmeister, chyłkiem wycofując się w stronę drzwi. Nie, wcale, chichotał mały, posyłając pocisk w podłogę między stopami policjanta. Jestem nieślubnym synem Frankensteina, cholernym synem i piję krew co rano na śniadanie. Aresztować tego człowieka, zamamrotał wachtmeister, pobladłszy na twarzy jak ściana. Nikt nie zareagował na jego rozkaz. Jego czterej żandarmi uciekli przez drzwi. Wrzeszczał cienkim głosem, gdy mały chwycił go z głuchym warczeniem i zaciśniętą pięścią wbił mu hełm na dół aż na nos. Wachtmeister wypadł przez drzwi tak szybko, że przewrócił się o własne nogi i długo ślizgał się z twarzą w błocie. Teraz będą kłopoty przepowiadał ponuro Barcelona. Pozabijają nas, gdy wrócą tu z posiłkami. Zabierać manatki i wynośmy się stąd, rozkazał stary, wygładzając czapkę na głowie. I teraz zamykamy, stwierdziła zdecydowanie tania. Wynoście się stąd, jutro znów się zobaczymy. Tu jest miłe miejsce, muszę to wam powiedzieć, wycałujący w dupę Niemcy. Opuściła grzechoczące blaszane okiennice i zgasiła złe czerwone oczy wypchanego niedźwiedzia. Wychodząc na dwór, mały pięścią wybił jedną z pozostałych szyb w oknie. Potrząsnął umazaną we krwi dłonią i lizał ją jak kot śmietankę. Pokiego diabła żeś to zrobił, beształ go gniewnie stary. To było cholerne, komuchowate okno. Oto dlaczego? Darł się mały. Kopnął puste wiadro, które hałaśliwie przetoczyło się do przeciwległego rynsztoka. Zawsze narzekasz, stary. Nie chcesz pozwolić nam biednym, samotnym żołnierzom na trochę zabawy. Ja kocham wybijać okna. Robiłem to od czasu, gdy byłem jeszcze szczylem. Gdybym miał zapłacić za wszystkie okna, które wybiłem, potrzebowałbym wielkiej, cholernej pożyczki z państwowego, cholernego banku, żeby to zrobić. Szkoda, że nie było cię tej nocy, kiedy ja i syn żydowskiego kuśnierza, Dawid Heinz- Hojerstrasse, rozwaliliśmy wszystkie okna na Dawid Wacht i całkiem obsypaliśmy cholernych gliniarzy po rozbijanym szkłem. To była ich... Własna mina, naprawdę. Reperowano rurę gazową i głupie sukinszyny ustawiły w stos kamulce całkiem gotowe dla nas do zabawy, gdy wyszliśmy ze szczęśliwej świni. No to do roboty, krzyknął syn Żydłaka i rzucił pierwszy kamień. Ten wylądował łup dokładnie na cholernym biurku superintendenta Willego Nasa. Przewracając jego osobistą maszynkę do kawy i rozbijając kałamarz tak że cała masa dokumentów ważnych dla jebanego państwa zalała się kawą i atramentem. Naz zrobił się cholernie zwariowany i wybuchł po hambursku, więc wszyscy mundurowi policjanci zaczęli nakładać swe zbroje i artylerię. Idąc przez drzwi prowadzące na reperban, zaklinowali się, tak wielu ich było. Dawid i ja pożyczyliśmy parę rowerów, które czekały na nas oparte o ściany kabaretu i daliśmy sprinta ulicą, a cała pogoń z niebieskimi światłami polowała na nasze dupy. Jezu, ależ byli nakręceni, gdy nas dopadli. To znaczy mnie, bo byłem jedynym, którego capnęli. Żydek Dawid oparł się aż w bukste chude. Powiedział, że musi pomóc swojej ciotce przy pomidorach. Nasz. Ten zagroził mi ciężką karę za zwinięcie rowerów i złośliwe zniszczenie własności państwowej. Było też coś o starych kobietach i kiosku z gazetami. Próbowałem mu wytłumaczyć najlepiej, jak umiałem, że to nie mogłem być ja, ponieważ nie umiem jeździć na rowerze. To kłamstwo. Rozdarł się i rozwalił pałką policyjną na pół blad swego biurka, ale wkrótce dowiemy się jak to jest. Obiecał i wypchnął mnie za drzwi i na dół po cholernych schodach. Na ulicy dali mi państwowy rower policyjny, na który nas musiał podpisać pokwitowanie. Wyruszyliśmy z Dawid strasę, która idzie po pochyłości w dół aż do łaby. Jazda, powiedział Obert Wachtmeister z Wąsikiem, wykapany portret Adolfa. Kilka razy udawałem, że się przewracam i trochę mnie pobili, abym zrozumiał, jak ważna jest dla nich wycieczka rowerowa. Posadzili mnie wtedy na siodełku i popchnęli, jak wszyscy diabli, ten cholerny państwowy rower. Jedź ty śmierdzący złodzieju bicykli, rozkazał mi nas z rąda swego kapelusza. Tak jest, her superintendent. Wrzasnąłem i rozstawiłem nogi na boki. Resztę zrobił cholerny rower. Pomknął jak wylatujący z piekła nietoperz w dół po Dawid i przechylony na bok za róg Bernhard Nacht która jest całkiem stroma. Po drodze prawie pocałowałem tramwaj linii dwa, co się pchał pod górę, gdzie ci wszyscy z Fischer Markt robią swoje pięciomarkowe interesy. Na dole, koło Landginsk musiałem porzucić rower, który o własnych siłach poleciał w dół aż do cholernej łaby. Powinniście byli słyszeć tego Nasa, jak się rozdarł, stwierdziwszy, że rower się utopił. Później słyszałem, że musiał za niego zapłacić, bo to jego nazwisko było na kwicie. Przestań z tym gównem na temat Dawich Twacht i Nasa! Wysapał przez nos porta, który się przeziębił. Zastrzelą nas, nim się połapiemy, gdzie jesteśmy. Ta komisarska dziwka, z którą miałem stosunki towarzyskie, powiedziała mi, gdzie była banda z NKWD, która zeszła w podziemie, gdy armia czerwona dała nogę. Sraczowe plotki, odpowiedział bez namysłu Gregor Martin. Nasi przyjaciele stracili odwagę. Wszystko, co nam pozostało do roboty, to przejść prosto przez Rosję i spotkać ryżojadów po drugiej stronie Ziemi. Najpierw chcę spotkać się z łapi duchem kichnął porta. Moje stopy zabijają mnie już teraz, a cóż to będzie za spacer? Czy masz jakiekolwiek pojęcie, jak wielka jest matka Rosja? Wiecie, co sobie myślę? ryknął mały, bijąc się w piersi. Powinniśmy podpalić dupy tym skurwy synom Senka abyśmy raz w końcu mieli chwilę cholernego spokoju. Pocałuj mnie w dupę! mruknął ochryple porta, głośno wycierając nos w palce. Jestem jakby zmęczony opierdalaniem się po skorupie tej pieprzonej ziemi na czyjekolwiek kiwnięcie palcem. Pomyślcie, jakie rzeczy dzieją się w Berlinie, gdy tracę czas tutaj bawiąc się w żołnierzyków. Znów wytarł nos i pociągnął ogromny łyk wódki. Nasz niemiecki Bóg nie jest aż tak bystry. Gdyby był mądry, zabrałby stąd czeskiego freitra z nazwiskiem Adolf Hitler podczas pierwszej wojny światowej. Uważaj, co mówisz o berge Porta. Ostrzegł go ostrym tonem hajdę. Mam obowiązek złożyć na ciebie meldunek do oficera politycznego. Nie mam wątpliwości, jaki będzie tego skutek. Zajrzyj w przyszłość, potrafisz? spytał z ironią Porta, ocierając nos wierzchem dłoni. W nocnej ciszy rozległ się zrozumiały dla wszystkich trzask i rzuciliśmy się w ukrycie pod ściany. PM, cholerny PM! szepnął mały, padając na ziemię. Jak mądry, stary kocur, porta przebiegł prosto przez ulicę i przepchnął się po jakiś uszkodzonych schodach piwnicznych, gdzie w dole kołysała się połówka drzwi. Gdy zbiegał, rozległy się wybuchy z innego okienka piwnicznego. Bałałajka! Niech mnie Bóg skaże, bałałajka! Zawył w podnieceniu Gregor i odruchowo strzelił w ogień wylotowy. Równie odruchowo wyrwałem zableczkę granatu obronnego i posłałem go w stronę piwnicy. Rozległ się głuchy wybuch... I w ciemności rozkwitła żółto-czerwona eksplozja. Jej odbicie wróciło do nas w mokrych stalowych hełmach. Mały z ogłuszającym trzaskiem przefrunął prosto przez szklane drzwi. Odłamki szyby przeleciały mu obok uszu. Jego szmajser zaczął gadać. Trwało to tylko kilka minut. Mały wrócił przez framugę wybitych drzwi, kopiąc po drodze kawałki szkła. Kichnął głośno dwukrotnie. Tu jest cholerna bałałajka, obwieścił, podnosząc nad głową pepesze. Ten, co na niej grał, jest martwy. Cholernych sąsiadów tak zjebała ta wojna, że nie potrafią zrobić wiele więcej niż włazić nam w drogę. Zakaszlał Barcelona. Był przeziębiony jak reszta z nas. Odkaszlnął flegmę, którą wypluł na martwego konia leżącego w kałuży zamarzniętej krwi. Nie bądź tego aż taki pewien, węszył w powietrzu Barcelona i znów łyknął ze swej butelki wódki. Uważał wódkę za alternatywę witaminy C i był pewien, że pomoże mu na przeziębienie. Nigdy nie ufaj sąsiadom. Nim dowiedzieliśmy się, gdzie jesteśmy, te parszywe wszy znów zaczęły wszystko od początku i znów będziemy tam, gdzie kopniemy w kalendarz. Wiesz, co sobie myślę? – wołał mały ze środka ruin sklepu spożywczego. Ta wojna to nowa wojna trzydziestoletnia, jak w czasach, gdy Jezus wylądował swą armią w cholernym Morzu Czerwonym, aby spuścić lanie Turkom… Jego wiedza biblijna była jak zwykle odrobinę niedokładna. Z drugiego końca miasta słychać było gęsty ogień broni piechoty. Oni mają gówno między uszami, kichnął Gregor. Oszalałe od wojny skórwy syny. Co ich napadłoby zawsze strzelać? Chciałbym wrócić do mego generała. Przy nim wojna była zabawą. Nie wolno mu strzelać z Pemu, tak? twierdził tajemniczo porta, zeskrobując sobie z butów zamarznięty śnieg. To nie całkiem prawda, zaśmiał się Barcelona, łykając garść pastylek na kaszel, znalazł je na jakimś trupie. – Istnieje mnóstwo rzeczy, których nie wolno – wołał mały. Gniewnie podniósł niewybuch granatu ręcznego i wyrzucił go przez okno. – Pierdolić ich wszystkich! – Jezu, Jezu, czemu wszyscy zawsze kichają i marzną w tym przeklętym przez Boga kraju? – pociągnął nosem Porta. – Czy ktokolwiek zna to lekarstwo? – Czuję, jakby włosy rosły mi z boku głowy, a bakterie wybudowały w gardle zaporę z drutu kolczastego – Rosyjski granat wsadzony ci w dupę, a może seria z Pepeszy prosto w twoją makówkę wyleczyłyby to przeziębienie w sekundę, powiedział Gregor z pozbawionym wesołości śmiechem. To przynajmniej byłoby pewne leczenie, przyznał stary, oskrobując nożem bojowym swą fajkę ze srebrnym wieczkiem. Przeziębienie to piekło, a co najgorsze, nie wystarczy by dostać się na izbę chorych. Masz zupełną rację, prychnął mały. Wczoraj poszedłem do łapi ducha, wyrzucił mnie na pyski, zagroził, że wsadzi do więzienia za sabotowanie cholernego wysiłku wojennego. Mam gorączkę, Meinher, powiedziałem, przynajmniej pięćdziesiąt dwa stopnie, pocałuj mnie w dupę, chłopie, wrzasnął. Gdzie jeszcze, proszę pana? Zapytałem. Wtedy zrobił się zabawny i zaczął krzyczeć. No to się zmyłem, nim mogło się wydarzyć coś nie po kolei. Ale mimo wszystko udało mi się kichnąć mu prosto w twarz. Da mu to coś do myślenia, gdy jego termometr pokaże mu pięćdziesiąt dwa stopnie Celsjusza. Czyimi ludźmi jesteście? Szczeknął potwornie tłusty lojtnant podporucznik z monoklem błyszczącym na mięsistej i białej twarzy. Kto u kurwy nędzy pyta? Rozległ się anonimowo należący do porty głos z mroku domu. Leutnant wpadł we wściekłość i żądał, by mu powiedzieć z jakiej jesteśmy jednostki. Wsadźcie mu lufę p.m. do dziury w dupie, gdaknął Gregor ukryty w ciemności. Będzie to uwielbiał. Wygląda jak jeden z tych, co lubią, jak im się od czasu do czasu przeczyści ich przyrząd do srania. Obrażacie wyższego oficera, wściekał się lojtnant z wykrzywioną twarzą. Kim jesteś, ty, brudasie? On jest pułkownikiem chińskiej cholernej armii, wrzasnął wesoło mały. Ponimajesz żopa? Zamknąć się. Ostrzegł stary, dobrze świadom, że ich żarty mogą wywołać poważne konsekwencje. Tak, ale on jest naprawdę chińskim pułkownikiem, ryknął porta, pogładając się ze śmiechu. Dowodzi w Pekinie dwoma pułkami spadochroniarzy, ale to wszystko jest bardzo tajne, herr Leutnant. Nawet Chińczykom o tym nie powiedziano, herr Leutnant. — Hej tam, podporuczniku! — ryczał ze śmiechu mały, waląc się rękami po kolanach. — Poszedłeś niewłaściwą drogą, naprawdę? Teraz już lada moment, stary Iwan Śmierdzielowicz, odstrzeli tę cholerną szybę okienną z twojej cholernej, tłustej jadaczki i wyślę cię do góry, jebać anioły! Leutnant wyrwał pistolet z kabury, teatralnym ruchem odciągnął kurek i wycelował w małego, który palił grube cygaro z miną wielkiego przemysłowca. Legionista ściągnął z ramienia PM i posłał Leutnantowi w ziemię serię tuż pod nogi. Pociski rykoszetują we wszystkie strony. Leutnant wypuścił monokl. Ten rozprysnął się w drobny mako bruk uliczny. Postaramy się o szybkę dla pana, Herr Leutnant zaproponował Porta, gdy asysta leutnanta znikła w głębi ulicy w nieładzie ucieczki. Jesteś aresztowany, darł się histerycznie oficer, chwytając starego za ramię. Zabierz łapy ode mnie, warknął stary, wyrywając się gniewnie. Nie jesteś tu w garnizonie, herleutnant, a my nie jesteśmy twoimi rekrutami. To jest frontowa jednostka, a ja jestem jej dowódcą. Nic ci do nas! nie znamy cię Każecie zdegradować kwiczał histerycznie leutnant to jest bunt postawię cię przed sądem polowym rób sobie co chcesz herr leutnant odpowiedział stary z oczami zwężonymi ze złości jak szparki wytłucz mu cholerne zęby zaproponował mały ze złym śmiechem a potem kopem owiń mu dupę wokół uszu Ulicą nadjechała pośpiesznie amfibia i poślizgiem zatrzymała się w błocie z nosem skierowanym w stronę skąd przybyła. Z pojazdu wyskoczył lekko Oberleutnant Lewe i długimi krokami zbliżył się do starego, stojącego z bardzo kwaśną miną w brudnych, mokrych butach. Więc tutaj jesteście uśmiechnął się Lewe. Dotknął z kraju Hełmu dłonią w rękawiczce patrzył badawczo na tłustego leutnanta. Co pan tu robi? spytał ostrym tonem, wyławiając z kieszeni pogiętego papierosa. Stary podał mu ogień i kiwnął głową w stronę tłustego leutnanta. Ten oficer przybiegł tutaj i zaczął mi mówić, co mam robić z drużyną, herr oberleutnant. Właśnie mu wyjaśniałem, że wolałbym, aby tego nie robił. Oberleutnant lewe wydmuchnął chmurę dymu, szybko rozejrzał się wokół i natychmiast zrozumiał sytuację. Chodź ze mną. Rozkazał lojtnantowi, który właśnie otwierał usta, by dać ujście swej wściekłości. Lewe już siedział w swym wozie obok kierowcy Obergefreitra Brinka. Lojtnant ledwie zdążył zająć miejsce, gdy Brink naciska stopą na gaz i zniknął w chmurze błota i śniegu. Gęsiego za mną, mruknął Kwaśno Stary, ruszając na czele drużyny. I znów się zaczyna parszystwo. Powiedział mały z beznadziejnym gestem. To nie jest moja wina tym razem żadnym sposobem. To ten cholerny oficer zaczął, a potem nie był w stanie wytrzymać odrobiny żartu. To zawsze oficerowie, stwierdził porta, wycierając nos w palce. Nie potrafią trzymać ust zamkniętych, gdy my mówimy. Taki mają feller. Gregor znalazł sklep z meblami i tam zajęliśmy tymczasową kwaterę. Zbadać na miny pułapki? pytał gorliwie Hajde, zaglądając pod kanapę. Nie przesuwajcie mebli z miejsca i nie dotykajcie, powtarzam, nie dotykajcie obrazów, radził porta. Jeśli jest portret Stalina, niech zostanie. Nasi zdradzieccy wrogowie lubią wsadzać małe niespodzianki pod meblami i za obrazami. Obróćcie Stalina twarzą do ściany, a będziecie mieli największą niespodziankę w waszym młodym życiu. Boziu, tak! – krzyknął mały. Pamiętacie, jak ruszyliśmy tę cholerną martwą świnię i cała wieś wyleciała w powietrze, zabierając ze sobą pluton motocyklistów? Sąsiedzi przywiązali świnie przewodem do składu amunicji. Było tak, jakby jebany świat zleciał ze swej osi, ruszył w górę i pocałował podeszwy cholernych stóp Jezusa. Ze świni też nic nie zostało, nawet kawałka wieprzowiny, by dodać trochę życia dosadzonych sadzonych jajek. — Czy ktoś ma trochę oliwy do karabinów? — spytał Hajde, rozbierając swój pistolet maszynowy. — Oliwy do karabinów? — powtórzył Porta z pogardliwym grymasem — Potrzyj swój przyrząd do jebania brachu i użyj tego, co z niego wyjdzie. Tak robią ryżojady. Ich armia nie pozwala, by cokolwiek się marnowało. Zamknij się, ty parszywa świnio! Warknął wściekle hajdę, rzucając mu złe spojrzenie. Dosyć tego, rozkazał stary. Nie życzę sobie żadnych więcej kłopotów. Gówno między uszami, oto co macie. Co do jednego. Rzucił się na haftowaną kanapę i pustym wzrokiem wpatrywał w sufit. Daleki grzmot spowodował, że unieśliśmy głowy. Czołgi powiedział porta sięgając po cylinder. Pociąg jadący przez długi tunel sprzeciwił się mały, przeciągając się wygodnie. Pociąg? Musisz mieć źle w głowie. Wrzasnął Gregor, rzucając się w przerażeniu na podłogę. To był pocisk i to wielki! Rozległa się ogłuszająca eksplozja. Jezusie i Mario! Zawył mały, zwijając się w kłębek i śmiejąc się obłąkańczo. Odrobinę bliżej w tę stronę już nigdy więcej nie zobaczylibyśmy domów. A broń biednego Juliusa też nie została wyczyszczona. Pieprzone gówno! Wrzasnął Gregor, wystawiając swą indyczą twarz przez okno. Nagle dostał kompletnego mokój opróżnił w ciemność cały magazynek. Zabijcie mnie! wrzasnął rzucając granat ręczny. Potrzeba dwunastu ludzi, by zastrzelić jednego nędznego, wszawego żołnierza, który nie chce walczyć w armii tego człowieka! machnął w powietrzu pistoletem maszynowym. Weźcie się za to! Ja mam dość! Pieprzyć waszą zgniłą, pierdoloną wojnę! Wsadźcie ją sobie, wsadźcie sobie do dziur w dupach i wysrajcie ponownie na kupę południowoamerykańskich rewolucji, a potem wsadźcie Adolfowi do pierdolonego gardła i zmuszcie go, aby wam podziękował za przesyłkę z prezentem. Stary i Barcelona pełzli po podłodze, by go schwytać. Gregor stał na sprężynowym materacu podwójnego łóżka, podskakiwali na nim w górę i w dół. Miał w ręce świeży magazynek, ale nie potrafił go wepchnąć do pistoletu maszynowego. O Boże! wył. Żaden z nas nigdy nie wróci do domu. Sąsiedzi odstrzelą nam nasze pieprzone niemieckie dupy. Stary mocno dwukrotnie uderzył go po twarzy. Nazistowski skurwysyn! Darł się Gregor dziko Wracając oczami, zrobił kółka machając lufą swego p.m. -u. Nie wiecie, kim ja jestem. Ja i mój generał opatentowaliśmy sobie tę wojnę. Wy tu jesteście tylko po to, żeby do was strzelać. Kryzys bitewny stwierdził stary, policzkując go ponownie. Barcelona wykręcił mu ręce na plecy i zmusił do wypuszczenia pistoletu maszynowego. Gregor wściekle walczył ze starymi Barceloną. Myślał, że są plutonem egzekucyjnym, który przyszedłby zabrać go na rozstrzelanie. Śmierć powoduje, że człowiek chce się spotkać ze śmiercią, krzyczał do wnętrza pokoju. Oczy miał wściekle wybałuszone, ale jest łatwiej, gdy zabierze się ze sobą paru z nich i dostanie się tam, gdzie Bóg i szatan prowadzą handel wymienny duszami. Zawsze to samo cholerstwo, wzdychał mały z miejsca, gdzie wypoczywał na łożu z Baldachimem. Szary Melonik zsunął sobie na oczy, a z ust zwisało mu grube cygaro. Żeść stąd na dno razem to też pewna przyjemność, jak powiedział Mojżesz do jebanych Egipcjan, gdy wszyscy tonęli w Morzu Czerwonym. Pocałujcie mnie w moją pieprzoną czarną dupę." Wrzasnął nagle Albert, podrywając się z długim wycieb na nogi. Biegł po podłodze składu mebli i wpadł na portę, który przewrócił się na Heidego, rozrzucając dookoła części pistoletu maszynowego. Heide ryknął i chwycił Alberta właśnie w chwili, gdy ten chciał wyskoczyć przez drzwi. — Ty śmierdzący czarny szczurze! — wrzasnął wściekle. — Nikomu nie ujdzie to ze mną na sucho! Górą nadleciał nowy wielki pocisk i wszyscy padliśmy na podłogę. Noc zmieniła się w jedną, długą, wstrząsająco grzmiącą eksplozję. Co u diabła się dzieje? krzyczał histerycznie Barcelona, gdy betonowy budynek zaczął się trząść jak osika podczas burzy. Odłamki pocisków nadlatywały ze wszystkich stron, biły w ściany, osypując nas pyłem tynkowym. Szare biurowe okna na odległym końcu składu rozleciały się na kawałki, siejąc odłamkami szkła. Stój, kto idzie, zawołał legionista, odbezpieczając pistolet maszynowy. Bestia apokalipsy, odpowiedział wesoło Obergefreiter Brink, wpełzając do środka przez rozbite okno. Schowaliście się naprawdę dobrze. Znalezienie was zabrało mi dwie godziny. Musisz być szalony, rugał go stary. Mogłeś dać się zastrzelić. Wojna to ryzykowny interes, zaśmiał się niedbale Brink i zaczął instalować na podłodze telefon polowy. A to co takiego? Spytał zdziwiony porta. Wojskowy telefon polowy model 1932, oświadczył wesoło Brink. Druciarze z łączności położyli przewód. Dla was zaproponowałem kryptonim zawerkroit, kiszona kapusta. Dowództwo ma kryptonim Icebein, nóżki w galarecie. Jeśli Iwan na to wpadnie, pomyśli, że otworzyliśmy jadłodajnie. Spróbuję zadzwonić, by zamówić sobie stolik. Nie dziwiłbym się, ale jednak nie martwcie się nadmiernie. Sąsiedzi strzelają jak szaleni i linie są przestrzeliwane szybciej, nim druciki potrafią je naprawić. W chwilę później Gregor znów dostał amoku. Był już w połowie za rozbitym oknem, nim stary i Barcelona go złapali. Tym razem zrobili mu kurację osobistą pięściami. Jest to jedyne lekarstwo na szaleństwo pierwszej linii frontu. Ledwie skończyli, gdy Albert, wyjąc jak wilk, zaczął znów od początku. Z rozpędu walił głową w ścianę, następnie wyciągnął swój nóż bojowy i zaczął szaleńczo kłuć i ciąć kanapę, wrzeszcząc jak wariat, pociął ją na kawałki. Sprężyny poleciały w górę i trafiły go w twarz, co jeszcze wzmogło jego szaleństwo. W końcu tak się zaplątał w druty i taśmę tapicerską mebla, że mieliśmy wielkie trudności z uwolnieniem go. Ta czarna małpa straciła rozum, wściekał się stary. Odbierzcie mu broń nim zabije któregoś z nas. W ciemnościach zewnętrznych dało się słyszeć wycie granatu artyleryjskiego. Błysk wybuchu rozjaśnił noc. Po nim nastąpiła druga eksplozja i jeszcze kolejna. Puciski ciągle w nas biły. Wydawało się, że nie ma temu końca. Belki i dachówki spadały wokół nas. Wielkie drzwi przeleciały przez salę i odcięły głowę piechurowi idącemu do góry po schodach. — A mówili nam, że to gówniane miasto zostało oczyszczone! — krzyczał Porta, zakopując się głębiej na łożu z Baldachimem obok małego. Myślę, że oni będą atakować, powiedział Barcelona, wsłuchując się uważnie. Posłuchajcie, to siedemdziesiątka piątka. Jezus, Maria, wymamrotał mały, wciskając głowę pod poduszkę. Od tych cholernych pocisków można zwariować. Z ulicy doleciał tu pod butów. Legionista wyjrzał ostrożnie przez rozbite okno. Inshallah, zawołał z przerażeniem. To Iwan. Tam na dworze jest go pełno na ulicy. Iwan? spytał stary. Niemożliwe. To by znaczyło, że cała dywizja została odrzucona do tyłu. Porta wysunął ostrożnie z zaframugi okna na końcu ściany swą ptasią twarz, wyrażającą ciągłe zaskoczenie. Wydawało się, że włosy stanęły mu dęba na głowie. Zamknął oczy i wydał kwik strachu. Do diabła! to cała armia sąsiada! krzyczał chwytając LKM i galopując przez magazyn w stronę drzwi na ulicę. Prawie wszyscy ustawiliśmy osłonę z desek. Za nami głucho eksplodowały granaty ręczne, w ciemnościach widać było ogień wylotowy pistoletu maszynowego. Rzuciłem w stronę jego błysków granat ręczny i przeskoczyłem przez szereg pustych koszów na śmiecie, z brzękiem odleciały w noc. Jakaś postać, wirując, uniosła się w powietrze i wydawało się, że zawisła przez chwilkę na szczycie wybuchu. Padliśmy płasko na ziemię, gdy artyleria położyła dywan ognia na wielki park. Ze strachem ściskającym mi wnętrzności wcisnąłem się do niewielkiego strumyka. Nie wiem, jak się tam dostałem. Nawet nie czułem chłodu wody, ani nie słyszałem lodu pryskającego pode mną. Za mną padały ogromne pociski. Płonący dom zawalił się do środka. Zdawałem sobie sprawę, że muszę się wydostać ze strumienia. Artyleria skupiła ostrzał na płonącym szeregu domów, za którym leżałem. Natychmiast po następnym deszczu pocisków skoczyłem na nogi i pobiegłem aleją prowadzącą przez park. Rzuciłem się bezmyślnie do leja po pocisku, jeszcze śmierdzącego żelazem i dymem prochowym. Ostrzał wzmagał się do wściekłego crescendo wyglądało to tak, jakby cały świat wywrócił się wnętrzem na zewnątrz. Tamci używali wszystkiego, co mieli. Dział polowych, haubic, moździerzy, broni, czołgów i piechoty. Najgorsze były moździerze. Ich pociski nadlatywały prawie bezgłośnie i wybuchały ze złośliwym hałasem. Byłem tak przerażony, że miałem ochotę wrzeszczeć i uciekać tak szybko, jak nogi mnie poniosą. Ale dość długo byłem w tej brudnej wojnie, by wiedzieć, że jeśli to zrobię, śmierć jest pewna. Zmusiłem się, by wcisnąć się jeszcze głębiej do leja. Zrobiłem się tak mały, jak tylko to możliwe. Oparłem brodę na kolbie mego pistoletu maszynowego. Pocisk upadł niezbyt daleko ode mnie. Podmuch zepchnął mi stalowy hełm do tyłu. Rzemień hełmu prawie mnie zadusił. Czułem pustkę w mózgu. Dłonie miałem zimne jak lód. Wydawało mi się, że upłynęła wieczność, zanim powoli powróciłem do życia. Potem nadeszły czołgi. Nie były daleko od mego Leja. Słyszałem grzechot ich gąsienic. Przez park przemknęły T-34 i olbrzymie czołgi KW-2. Przez ich hałas przebijały się wrzaski ludzi ginących pod gąsienicami. Słyszałem szaleńczo strzelające niemieckie karabiny maszynowe, posyłające w ciemność płonące sznury pocisków smugowych. Pięć czy sześć flar wybuchło na niebie i zmieniło noc w jakiś blady, upiorny dzień. Wyjrzałem ostrożnie i zobaczyłem czołgi T-34 podążające przez park wzdłuż ścieżki. Wyraźnie było widać piechurów siedzących z tyłu na czołgach. Teraz rozpoczęły ogień działka przeciwczołgowe. Gdy pocisk 88 mm zostaje odpalony, brzmi to jak zatrzaśnięcie olbrzymich stalowych drzwi. Jeden z T-34 wybuchł kulą ognia, inny wyleciał w powietrze. Słyszałem gąsienice młócące blisko mego leja i tykający brzęk silnika typu Otto. Blisko mnie zatrzymał się jeden z T-34 i czułem ciepło jego spalin dmuchających w dół na mnie. Był tak blisko, że mógłbym wyciągnąć rękę i dotknąć gąsienic ze strachu serce prawie mi przestało bić drżąc z przerażenia wbiłem palce w ziemię i próbowałem rozpłaszczyć się na niej jeszcze bardziej strzelała armata z t 34 a ja czułem jakby głowa miała mi pęknąć na dwoje nie sposób opisać siły tego wystrzału. Działo czołgowe jest osobistym wynalazkiem szatana. Pojawił się biegiem unterofficier z trzeciej drużyny. Seria karabinu maszynowego z t 34 rozdarła mu pierś. Uderzenie odrzuciło go do tyłu. LKM wyleciał mu z rąk, zanim podążył jego stalowy hełm. Przybiegł fanen Juncker, pod chorąży, kulejąc jak ranny ptak. Zatrzymał się i wpatrywał z przerażeniem w potężnego, pancernego giganta. Znów zobaczyłem płomień czołgowego działa. Junker padł na twarz jak kłoda. Przez chwilę myślałem, że jest martwy, ale ciągle zostało w nim trochę życia, zgięte palce wbijał w ziemię i zaczął powoli pełznąć w stronę mego leja. Nie szeptałem, nie tu, jeśli czołg go zobaczy, obaj będziemy skończeni. Wyły silniki i te trzydzieści cztery powoli zaczął posuwać się naprzód. Ziemia drżała pod jego stalowymi gąsienicami. Gąsienice wolno zbliżyły się ku mnie skulonemu w leju po pocisku. Gorączkowo związałem razem dwa granaty, aby zrobić silniejszy ładunek. W połowie drogi T-34 zakręcił. Gąsienicami wyrzucał ziemię i kamienie wysoko w powietrze, spadały na mnie deszczem. Czołg zaślizgnął się bokiem do rowu. Już miałem rzucić granaty, gdy znów zawrócił w miejscu i z warkotem ruszył w stronę Junkra. Ten rozpłaszczył się rozpaczliwie na ziemi za dużym, okrągłym kamieniem, a potem próbował podnieść się na nogi. Czołg przewrócił go na plecy i zmiażdżył pod gąsienicami. Krwawa kałuża to wszystko, co z niego zostało. T-34 odjechał z gromowym rykiem silników. Wepchnął się na drewniany mostek, który załamał się pod jego ciężarem, rozsypując grad roztrzaskanych desek i belek. Dwaj piechurzy, kryjący się pod mostem, zostali starci na nierozpoznawalną masę. Jak długo biegłem, nim się zatrzymałem, nie dowiem się nigdy. Straciłem jakiekolwiek poczucie czasu, kolana mi się trzęsły, mięśnie udzmieniły w twarde węzły, czułem, jakbym miał usta pełne piasku. W panice przeskoczyłem przez rów i przepchałem się przez rosnące wzdłuż niego krzaki. Porta chwycił mnie za kostkę stopy i padłem na twarz. Uspokój się, mówił łagodnie. Aż tak źle nie jest. Sąsiedzi pokazują nam tylko, że nadal tu są. Nie chcą, abyśmy sobie myśleli, że już wygraliśmy wojnę. Gdzie jest Stary? Spytałem bez tchu. Leży trochę dalej, ciesząc się chłodem wieczoru wraz z resztą chłopców. My wyszliśmy z tego nie najgorzej, ale z trzeciej drużyny nie pozostał nawet guzik. I mówią, że dywizji odstrzelono jaja. Dupa z kieszeniami doprawdy tym razem sfuszerował to całkowicie. Zjawił się Stary, ślizgając się między klombami Róż i tuż za nim Gregor. Teraz musimy się przebić, stwierdził bez tchu Stary. Iwan jest po tej stronie wraz z całym inwentarzem. Połowie dywizji wystrzelono gówno z brzucha. Ruszajmy się. Pójdziemy z tyłu za tą fabryką mebli. Tam jest trochę więcej miejsca. Za nami są czołgi, wtrąciłem. Zarówno T-34 jak KW-2 i walą ze wszystkich lów jak szalone. Pieprzyć je, warknął stary. Nie patrz na mnie. My musimy się przebić. Mały, zawołał po cichu. Tu jestem, odpowiedział mały, przepychając się jak lawina przez klomby róż. Masz jeszcze rurę od piecyka? No wiesz, miotać granatów? spytał stary. Jak w banku? uśmiechnął się mały. I paczkę kwaśnych kropli do tego. Dziś jest w Rosji dzień tatusia, wiesz? Barcelona spojrzał ponad różami. Adiutant właśnie tu był. Chciał, abyśmy zrobili sobie cholerne przejście aż do zatopionej drogi. Ten cwany pedał mógłby zrobić omlet bez rozbijania jajek, warknął wściekle porta. Ten gościu nie zbliży się ani trochę do żadnej zatopionej, parszywej drogi, a cholerna armia czerwona będzie szła w tę stronę i powystrzela w nas pełno dziur. Te typki z fabryki oficerów powybijają nas zanim tamci to zrobią, wiesz? Wracamy oświadczył stary, wstając z p.m. gotowym do strzału. Za mną rozkazał przeskakując przez róże. Nagle zacząłem odczuwać zimno i wodę, która przesiąkła mi do butów. Niebiosa na wysokościach, ależ mi zimno. Mamrotałem, chowając uszy w kołnierz. Wkrótce się rozgrzejesz, chichotał Porta. Rozproszyć się, niech was diabli, rozkazał stary. Jak często mam wam powtarzać, abyście nie zbijali się w stado? Z tyłu za nami słyszeliśmy, jak grzmiała artyleria polowa i między jej strzałami ostre trzaski dział czołgowych. Paliły się dwa czołgi. Płomienie wzbijały się z nich do góry, jeden z nich wybuchł, siejąc grad rozpalonych do czerwoności stalowych odłamków. Rosjanin w powiewającym ciemnym szynelu przebiegł obok nas ze swym dziwacznym bagnetem, nasadzonym na broni. Uniosłem pistolet maszynowy i posłałem mu w plecy krótką serię. Wydał długi, zawodzący wrzask, a karabin z bagnetem wyleciał mu z rąk. Pobiegłem za innymi, częściowo zarośniętą ścieżką, przeskoczyłem nad zniszczonym działem przeciwczołgowym i popędziłem na złamanie karku w dół po stromych schodach. Trzymać odległość, wrzeszczał stary. Chcecie wszyscy równocześnie zostać zabici? Rozproszyć się, wydubki żołędne, rozproszyć się! Miny! krzyknął ostrzegawczo Barcelona, stając w miejscu jak wmurowany. Miny! Powtórzył. Śmiertelnie bał się min. Już kilka razy wyleciał na nich. I chociaż te doświadczenia wydarzyły mu się dawno temu, nigdy ich nie zapomniał. Cała drużyna zatrzymała się. O minach lepiej wiele nie myśleć. Ta wiedza potrafi całkowicie wstrzymać ruch naprzód. Naprzód, naprzód! wołał, popychając mnie stary. Nad naszymi głowami wybuchła flara. Dwudziestu pięciu ludzi naszej drużyny zmieniło się w dwadzieścia pięć posągów. Staliśmy przez długie minuty bezbronni, skąpani w ich morderczym białym świetle. Wreszcie wokół nas zapadła ochronna ciemność. Noc zdają się wypełniać biegnące, skaczące postacie. Wszędzie panował chaos. Biegamy bezładnie w ciemnościach. Rosjanie zmieszani z Niemcami. Do domów wrzucamy granaty ręczne. Ranni i umierający żołnierze wrzeszczą przenikliwie. Na środku ulicy T-34 szaleńczo kręcił się w kółko. W końcu wybuchł w oślepiającym błysku światła. Ze środka miasta słychać eksplozje i odgłosy walki. Mam nadzieję, że całą tą strzelaniną nie rozwalą lokalu tani, powiedział zaniepokojony porta. Może to jest komisarz wracający, by zabrać swą kobietę, mruknął Gregor z krótkim, smutnym śmiechem. To wszystko jest jak pierdzenie w przetak, westchnął Porta. Im dłużej żyję, tym lepiej rozumiem, że jedyną wartościową rzeczą, jaką ma każdy, jest jego biedne, parszywe życie. Zmęczeni rzuciliśmy się na ziemię za niewielkim pagórkiem. Kaczki! zawołał Porta, przyjmując swą postawę psa myśliwskiego. Miał rację, dało się słyszeć ciche kwakanie stada kaczek. Jeśli damy radę złapać parę z nich, zrobię wam kaczki z portugalskim ryżem, obiecuję, oblizując się na samą myśl. To uczta bogów. Najpierw bierze się trochę ryżu, to znaczy, gdy ma się już kaczki. Potem trochę cebuli, co bardzo łatwo znaleźć i to samo dotyczy pęczka marchewek. W końcu parę pomidorów, sól, pieprz i oliwę. Ryż gotuje się w kaczym tłuszczu, powoli dodając wody, gdy zaczyna wrzeć. Tak mówi recepta, ale ja wolę wino niż wodę. Miesza się ryż Ładniej równo, a na nim starannie układa się kawałki kaczki. Następnie kroi się cienko pomidory wraz z cebulą i posypuje się tym równo całą potrawę. Mówię wam, synkowie, aromat jest tak piękny, że pomyślelibyście, że to przedwojenna wigilia. Zamknij jadaczkę, chłopie, warknął ze złością Albert z ciemności. Przez samosłuchanie słuchanie twego gadania człowiek robi się głodniejszy, niż jest naprawdę. Zamknijcie się całą bandą, krzyknął ze swej strony stary. Iwan jest tuż przed nami. Wyjął z ust zimną fajkę i przyzwał mnie gestem. Teraz posłuchaj uważnie, szepnął. Pójdziesz pierwszy przez strumień, ale tak cicho jak tylko możliwe, zrozumiano? Reszta z nas przemknie się lukiem za tamtymi ruinami. Dlaczego ja? zaprotestowałem nerwowo. Dlatego, że ja tak powiedziałem. Odpowiedział złośliwie stary. Ruszaj stąd, ale miej uszy otwarte, a jeśli wpadniesz na sąsiadów, strzelaj zieloną flarę. Kaczki rozbiegły się przede mną z kwakaniem, gdy brodziłem ostrożnie w zimnej wodzie. Wbiła we mnie swe lodowate zęby. Po paru minutach nie czułem już palców, zatrzymałem się na chwilę przy opuszczonym stanowisku karabinu maszynowego i wylałem wodę z butów. Te niemieckie skórzane kupki do gry w kości to najgłupsze buty na świecie. Chciałbym, aby diabeł porwał tego, kto je wymyślił. Rosyjskie sztylpy do krótszych butów są tysiąc razy lepsze. Nasze buty nadają się tylko do paradnego kroku. Za dużym chłopskim gospodarstwem ponownie spotkałem się z Drużyną. Rozproszyć się, rozkazał stary, machając do nas swym p.m.em, jakbyśmy byli stadem kur, które odganiał z drogi. Klą spełznęliśmy między kolczastymi płotami. Ciernie rozdzierały nam skórę, a bolało to bardziej niż kiedykolwiek, bo było nam tak bardzo zimno. — Wy dwaj zostajecie tutaj — zwrócił się stary do Gregora i do mnie — ale na litość boską nie zaczynajcie strzelać po całej okolicy. Strzelajcie tylko do ogni wylotowych. Albert, popełznij do tego stosu rzepy i celuj w ten dom, ale niech Bóg się nad tobą zlituje, jeśli zrobisz jakiś hałas — oni są tutaj i możemy liczyć na to, że są wystraszeni, jak wszyscy diabli. Wystraszeni ludzie mają ostry słuch i ostry wzrok i walą w stronę każdego dźwięku, jaki zdołają usłyszeć. Ja też jestem wystraszony, jak diabli chłopie, jęczał żałośnie Albert. Jezu, ależ jestem wystraszony. Pomyśleć tylko, że mogą mnie walnąć tutaj, a tak niewiele miałem z mego krótkiego życia. Ochrypły, zduszony kaszel dobiegający z ciemności spowodował, że zadrżałem nasłuchując. Jak para węży, stary i Barcelona odpełzli przez otwarte pole. Porta wcisnął twarz w złożone dłonie, aby opanować kichanie, Albert zaś w przerażeniu zatykał rękami uszy. Porta zrobił kilka głębokich wdechów i uśmiechnął się radośnie, zdoławszy zdusić kichanie. To by była katastrofa. Nie trzeba wiele by zaczęto do ciebie strzelać, gdy leżysz tuż pod nosem przeciwnej armii. Z chlewu dobiegło głośne kichnięcie. Po nim nastąpiły jeszcze trzy czy cztery brzmiące w nocy głośno, jak strzały armatnie. Iwan ma tak samo zasmarkany nos, jak my, szepnął ze współczuciem porta. Wstyd mi za niego naprawdę. To ta parszywa wojna jest winna, mamrotał kwaśno Gregor. Jeśli ci makuwy nie odstrzelą, łapiesz wszystkie istniejące bóle i paskudztwa. Wszystko mnie boli, a nawet nie mogę dostać na to pigułki. A oni gadają o prawach człowieka. Gościu ledwie zaczął żyć, a oni już kładą na nim łapę i wybijają mu ze łba każdą własną osobistą myśl. Nigdy nie zapomnę pausta, feldwebla, pod którym służyłem jako rekrut. Miał twarz tak czerwoną jak homar, a z gęby mu jechało jak ze stracza. Miał przerwy między zębami, które były tak żółte, jak dojrzały ser. Byłem tak głupi, że odskoczyłem na bok, zamiast chwycić pieprzony ćwiczebny karabin, którym we mnie cisnął. Zapamiętam sobie ciebie! wrzasnął zionąc mi prosto w twarz tanim piwkiem i śmierdzącą rybą. Późnym popołudniem pożaliłem się, że hełm, który mi wydali, jest za mały płaszcz żołnierski za duży. A buty uciskają mi palce. Coś tam zrobili, owszem. Przez następne trzy tygodnie chodziliśmy w maskach gazowych od rana do wieczora, zdejmowaliśmy je tylko do jedzenia. W latrynie nadal musieliśmy je nosić. Gdy reszta kompanii miała kwadrans wypoczynku, paust mnie capnął. Baczność wrzasnął maskę włóż naprzód, marsz, przyspieszony krok, raz dwa, raz dwa, raz dwa. Biegłem prosto na ścianę koszar. Wtedy nadszedł następny rozkaz. Padnij, pełzać naprzód niżej tę dupę. Kutas i jaja w ziemię ty mały paskudny zalewie małpich wód porodowych. Przepędził mnie prosto przez sadzawkę błota, a potem przez pełen wody rów przeciwczołgowy, jakbym był jakąś łodzią podwodną. Wracać i zaczynać wszystko od początku! Rozdarł się rozczarowany, że jeszcze jestem w stanie oddychać. Gdy dotarliśmy do południa, a słońce stało tak wysoko, że nigdzie nie było na placu apelowym ani skrawka cienia, już nie biegłem, zataczałem się. Gumowa część twarzowa maski gazowej nadymała się i opadała jak miech. Karabin ciążył mi jak ołów i cały był śliski od potu. Ciężki mundur można było wyrządzić jak ścierkę i niech się Bóg nad tobą zlituje, jeśli straciłeś choć jeden guzik. Po południu wzięto nas na marsz terenowy. Zostałem natychmiast awansowany na karabinowego KM. -u. Pał ganiał mnie tam i z powrotem po zaoranym polu z tym pierdolonym karabinem maszynowym na plecach, gdy wrzeszczał padni i zwalałem się jak kłoda, zupełnie nie dbając, gdzie wyląduje. Wtedy zaczęliśmy ćwiczyć posuwanie się krótkimi skokami. Mówię wam, czasami wpadałem prosto na drzewo, a karabin maszynowy robił mi potężnego guza na karku. I wtedy pewnego dnia poddałem się. Gregor szeroko rozłożył ręce i ostrożnie przypatrzył się długiej bocznej oficynie budynku, gdzie jak wiedzieliśmy kryli się Rosjanie. Owego popołudnia zostałem tam, gdzie padłem. Wbiłem sobie do głowy, że nie potrafię już tego wytrzymać. Feldwebel Faust przybiegł do mnie galopem, dmąc w gwizdek, jak wszyscy diabli. Nie widziałem go, ale mogłem słyszeć. Nigdy nie zapomnę tego głosu. Często modliłem się do niebios, abym mógł go gdzieś na osobności spotkać. A więc nie wstaniesz, karabinowy Martin, rozdarł się na mnie. Na Boga, zatłukę cię, chłopie, skończę cię natychmiast. Nie dam ci spokoju, aż będziesz niczym więcej niż kawałkiem trzęsącej się galarety, błagającej, by dać jej umrzeć. Leżałem tam na środku zaoranego pola i dzięki nienawiści odzyskiwałem siły. Nie wiedziałem wtedy, że tego właśnie chciał. Aby być dobrym żołnierzem musisz umieć dobrze nienawidzieć. Jeśli nie nienawidzisz ze wszystkich sił nie potrafisz zabijać. Nienawiść jest najsilniejszym źródłem energii ludzkiej, ale teraz byłem tam leżąc na środku jebanego westfalskiego pola koło papieskiego miasta Paderborn. Całą twarz czułem jak płonący, bulgoczący naleśnik, a wewnątrz maski prawie tonąłem we własnym pocie. Szkła, okularów maski były tak mokre, że nic nie było przez nie widać. Z jednego z butów odpadł obca, smundur miałem w strzępach. Kolana mnie bolały i lała się z nich krew. Myślałem, że zwichnąłem nogę w kostce, ale zapomniałem o tym, gdy pałski trzech innych podnieśli mnie i pogonili. Rzuciłem się na ziemię koło drzewa. I ledwie słyszałem głos wrzeszczącego na mnie pausta, wiedziałem, że nie przestanie póki czołgista Gregor Martin nie zostanie zmiażdżony jak mucha na ścianie. Naprawdę chciałem zostać oficerem, dlatego zgłosiłem się na ochotnika, ale tego dnia pod drzewem na brzegu rzeki zdecydowałem, że nigdy nie zostanę oficerem. Do rzeki rozkazał mi naprzód marsz, raz, dwa, raz, dwa, tym okra łajzo. Podniosłem się nieco do góry, ale znów upadłem.